No hej. No siema. No siema. Jesteśmy po pierwszym strzelaniu. Aha. I jak ci się spodobało? Ekstra się strzelało. Ja w ogóle pierwszy raz w życiu strzelałem. Nie strzelałem z żadnych wiatrówek wcześniej, z żadnych tego typu rzeczy i w ogóle to był mój pierwszy kontakt z rzeczami, które wystrzeliwują inne mniejsze rzeczy, więc było super. I jestem bardzo miło zaskoczony. Tym bardziej, że no, domyślałem się, że wiesz, trzeba tam mierzyć i to jest kwestia bycia bardzo dokładnym i takim może nawet delikatnym, a ja zawsze jak gram w gry na przykład, to zawsze jestem tym takim gościem, który idzie do przodu i tam wali na oślep trochę i trochę się bałem, że będę kijowo celował, ale to wcale nie jest takie trudne, jak się okazuje i jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Będzie twoje kolejne hobby? No. Tak? Chyba tak, chyba tak. A jakie masz poza historią? Kawał mojego życia to też jest muzyka, bo wcześniej grałem w zespole, zresztą ja dużo muzyki słuchałem też się wychowując w domu po prostu i później to jakoś tak przeszło, że zacząłem się uczyć grać na gitarze, później miałem zespół, kawał czasu, co też mam wrażenie mnie trochę oswoiło z takimi wystąpieniami publicznymi, więc nie sprawia mi to jakichś ogromnych problemów teraz. I później zacząłem też pracować w radiu. Podobno udało ci się kiedyś kogoś fajnego wkręcić w trakcie wywiadu. Tak, przy czym to jakby nie ja byłem autorem tych pomysłów na wkrętki, bo pomagałem organizować takie poranne wkręcania i wkręciliśmy choćby Krzysztofa Krawczyka, bardziej jego żonę, choć nie uzyskaliśmy potem pozwolenia na publikację tego, w sumie trochę się nie dziwię, bo dzwoniliśmy w imieniu nowo powstającego Muzeum Polskiej Muzyki Rozrywkowej i spytaliśmy pani menedżerki, która jest też zarazem żoną pana Krzysztofa Krawczyka, czy jak mąż będzie przeprowadzał poranną toaletę, to czy nie chciałby trochę tam wąsów obciąć, zapakować nam w koperty i wysłać jako eksponat? I pani żona powiedziała, spoko, jasne, nie ma sprawy, jak mąż się będzie golił, to oczywiście wyślemy, tylko proszę adres podać, także nie spodziewałem się, że to przejdzie, a udało się całkiem fajnie. I pan Krzysztof też jest, z tego co wiem, gościem z dużym luzem, więc gdybyśmy mieli takie muzeum, to moglibyśmy mieć już pierwszy eksponat. W ogóle jesteś człowiekiem wielu talentów, bo podobno też pracowałeś w gastronomii swego czasu. Nie wiem, czy to talent, ale to był w ogóle fajny moment w życiu, bo to było jeszcze w liceum i ja chodziłem do takiej klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim. Nie to, żebym był jakimś asiorem, bo tam nie byłem jakimś wielkim prymusem, no ale mniej więcej na tyle ten hiszpański tam po roku czy dwóch umiałem, żeby pojechać do pracy, do Hiszpanii i tam pracowałem jako kelner, pojechaliśmy tam z kolegą z klasy i z dwiema koleżankami, wszyscy znaleźliśmy pracę w podobnej branży, że tak powiem, a dążę do tego dlatego, że ja wcale nie byłem największym przewalaczem, tylko mój kolega, którego imienia nie powiem, pozdrawiam cię Maćku, o wiele bardziej nadużywał zaufania Hiszpanów w tym pozytywnym i śmiesznym tego słowa znaczeniu, bo oni mają strasznie małe pojęcie o Polsce, wiesz, i oni kompletnie nie wiedzą, co się u nas dzieje, już nie to, mnie tam pytali, jaki mamy ustrój, jakie są u nas zwierzęta, czy jakieś tam pingwiny, czy coś, to jeszcze, okej, okay, no nie każdy, to słabe, ale nie każdy musi to wiedzieć. Natomiast mój kolega wkręcał swoich kolegów tak potwornie z restauracji hotelowej, oni mieli tak mało informacji o Polsce, że na przykład wkręcił im, że w Polsce to jest tak w ogóle, no szału nie ma, jest mocne zacofanie. Chrześcijaństwo to dopiero Jan Paweł II wprowadził i generalnie on bardzo się cieszy, że może zobaczyć taki wielki świat i oni mu tak strasznie współczuli, że oddawali mu część napiwków. Więc to nie było takie głupie, ja nie byłem aż tak straszny. Pracowałem jako kelner i to była też spoko praca, no bo cały czas była jakaś tam integracja z ludźmi. Pamiętam, jak dostałem 50 euro na piwku, raz mi się udało. Jak akurat ja jedyny w tej restauracji obsługiwałem stoliki, bo mówiłem po angielsku płynnie. Więc ja zawsze dostawałem tych turystów mówiących po angielsku i przyszła kiedyś rodzina ze Szkocji. I no jak już tam ich obsłużyłem, że się tak wyrażę, przyszło do wypisania rachunku, no to pan głowa rodziny, ich było tam, nie wiem, z sześcioro, siedmioro, to taka duża rodzina, pan głowa rodziny się pyta, skąd jestem? No i ja mówię, że z Polski, na co pan Scott wstał, mówi, Celtic Glasgow, Artur Boruc! I dostałem 5 dych na piwku wtedy, to było bardzo przyjemne. Pozdrawiamy pana Artura Boruca. Bardzo, bardzo dziękuję panie Arturze, to było super. Podzieliłeś się? Tak, zawsze rzucaliśmy do wiadra. Ale czy z Arturem Borucem się podzieliłeś? A, z Arturem Borucem to nie. A powinieneś, nie. Bo jak go kiedyś spotkam, to mu podziękuję. Ale kiedyś opowiadałeś, że miałeś też całkiem fajną przygodę, niosąc posiłek. Nie dostanę pracy w gastronomii po tym, co powiem, podejrzewam. Trudno. A marzysz o pracy w gastronomii jeszcze? Nie,
aczkolwiek to jest całkiem spoko rzecz. Jako taka dorywcza praca i sporo się tam też nauczyłem, takiego obejścia z ludźmi. To jest fajna szkoła życia dla takiego młodego chłopaka, tam wiesz, 18-19 lat, jak wtedy miałem, bo dwa sezony tam pracowałem, wakacyjne. To była super sprawa. Natomiast to było tak, że to była dwupoziomowa restauracja i na górze była kuchnia, z której się znosiło rzeczy na salę, na dole, no i były łazienki. I to był sezon, był pełny sezon, był taki zapieprz, że nie było się kiedy po prostu wysikać. I no, człowiek chodził z góry na dół, biegał po tym i już tak strasznie nie mogłem wytrzymać, że niosłem to jedno danie, tak się rozejrzałem i poszedłem do ubikacji z tym jedzeniem. No położyłem na tej ubikacji, zrobiłem siku, umyłem ręce i wyszedłem. Natomiast jak to zobaczył mój kolega, który mnie wtedy widział, to pobladł, bo to była też toaleta dla gości. I gdyby ktoś mnie tam przyciął, to w ogóle nie wiem, co by się tam działo. Natomiast no tak, ale to dlatego, że mi się strasznie chciało siku wtedy. Czyli w tej chwili jakby nie masz perspektyw na dalszą pracę w gastronomii? Nie wiem, no wiesz, różnie się życie może potoczyć. Wiem, żeby już tego nie robić, to na pewno. Czy bo jakby tutaj dążę do tego, do tematu książki, którą napisałeś, Historia bez cenzury, sprzedała się całkiem fajnie i teraz piszesz drugą. Tak, już możemy śmiało powiedzieć, że będzie druga część. Jeśli chodzi o premierę, to jakoś bym się nie porywał na konkretne daty, ale mniej więcej w tych okolicach, w których była część pierwsza i będzie poświęcona nie władcom, tylko żołnierzom, bohaterom, może w ten sposób. Będzie się nazywała Polskie Koksy i już wiem, że tam będzie Pilecki z takich rzeczy, których jeszcze w odcinkach nie było. Będzie Niedźwiedź Wojtas, no ale też Józef Poniatowski i wielu, wielu innych będzie super. Przynajmniej się staram, żeby było super. Na jakim etapie jesteś pisania? Wszystkie materiały są już zebrane. Zrobiłem już Józefa Poniatowskiego, który jest absolutnie wpyte gościem. Natomiast wszystko będzie tam sukcesywnie powstawało i mam wrażenie, że się wyrobię, bo jak w ogóle się zabierałem za pierwszą książkę, to trochę się obawiałem, czy to będzie się fajnie pisało i tym bardziej fajnie czytało, bo jak jest coś robione na siłę, no to od razu to czuć, nie? Natomiast pisało mi się bardzo fajnie pierwszą książkę. To, co do tej pory zrobiłem przy drugiej, też się pisało w porządku, więc jestem dobrej myśli. Czy w ogóle widzę, że masz jakiś sentyment do Poniatowskiego? Tak, Poniatowski był ekstra gościem, bo teraz jesteśmy w takim momencie, mam wrażenie, jakiejś takiej trochę mentalności, że wychodzimy z założenia, że patriota to musi być ktoś totalnie z kijem, nie powiem gdzie, który jest bardzo poważny w tym swoim pojmowaniu patriotyzmu i wstaje co rano, całuje flagę i w ogóle płacze, bo kolejna rocznica jakiegoś tam powstania. Nie! Patriota może być gościem absolutnie wyluzowanym. Patriotyzm to jest postawa, która nie wymusza bycia nadętym bucem, co doskonale pokazał Poniatowski całym swoim życiem. Można być rozrywkowym, imprezowym gościem, luzakiem, ale też kochać swój kraj i kiedy przyjdzie taka potrzeba, to stanąć do obrony. Był dobrym żołnierzem? Był dobrym żołnierzem, nie był wzorowym żołnierzem, ale to jest super właśnie w nim i w innych historycznych postaciach, że nie był czarno-biały, był po prostu bardzo ludzki i mam wrażenie, że to w nim cenię najbardziej, że każdy z nas może być takim Poniatowskim. Możemy teraz pokazać widzom, jak ci poszło strzelanie? No, pewnie. Tak? No, jesteś pewien? Jestem pewien, śmiało. Okej. Okay. Jesteś gotów? Nie wiem, chyba tak. No, to słuchaj, spróbuj, masz 5 próbnych strzałów, Glock na 15 metrów. To nie jest 15 metrów, to jest ze 100 metrów. Nie, 15. Dobra. Cholera, walą mnie te łuski po głowie. Pierwszy raz strzelałeś? Yep. Słuchaj, na pierwszy raz całkiem nieźle. 3 strzały poszły ci za bardzo w lewo, 1 w dół, a tu masz 9. Także postaraj się teraz 10 strzałów takich jak ten i jesteś na pierwszym miejscu. Okej, okay, czyli powinienem mierzyć bardziej w prawo? Troszeczkę? Troszeczkę w prawo. Zobacz. Nie no, przecież ci wierzę. 15 metrów, żeby nie było. Żadne 100, żadne 300, to jest 15 metrów. To nie jest dużo. Nie, to nie jest dużo. Także to co? Tak? Dajemy? Poszło. Fajne to. Spodobało ci się? No. No widzisz?
Jak wrażenia? Spoko, naprawdę w porządeczku. Stary. No tak jak prosiłeś, nie? Pierwszy raz. Dziesiąteczka, między innymi. Wiesz, że nikt nam nie uwierzy, prawda? Dobra, to słuchaj, to teraz przechodzimy na broń długolufową. Okej, okay. Chętnie. Nie wiem, czego się spodziewać po kałachu kompletnie, wiesz? Widzę, że będzie większa odległość, ale... To 25 metrów, żebyś wierzył, że to jest 25 metrów. Wierzę. Nie 250, tylko 25. Ale to jest czad, super. 5 strzałów próbnych. No, fachowo. Ta, fachowo. Tyle? 9 znowu jest, tylko że jednego strzału brakuje. Dobra. Czyli pozostałe 10 strzałów ma być tak jak ta 9. Spoko, ale wiesz co, dużo ciężej się mierzy z tego. Nie to, żebym narzekał czy coś, ale jest zdecydowana różnica w porównaniu z Glockiem. No ale dobra, ciśniemy. Ciężki jest. Jeszcze spoko. Okej. Najbardziej sam ciężar przeszkadzał w tym wszystkim, wiesz? Zobaczymy, jak bardzo. No porozrzucane równomiernie, popatrz. Także pytanie, ile punktów jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Znowu gdzieś jeden uciekł. Liczymy? Jeszcze nie, ale powiem ci tylko, że nikt do tej pory jeszcze nie strzelił 20 w jednej konkursie. A, to ekstra. Ale czuć. Dobra, to słuchaj, jeżeli udało ci się 20 strzelić, to będziesz być może pierwszym, który w końcu trafi w jabłko. Okay. Skup się. Dobra. Jest jeden strzał tylko? Jeden strzał. Słuchaj, ostatnim razem manekin dostał. Kto tu strzelał? Zbigniew Stonoga. Wreszcie. Niezłe jajca. Pierwszy. Pierwszy w tym programie. 20 punktów więcej masz. Czadzior. Brawo. What? Czy ja się z powołaniem minąłem? Moje jabłko. Jezu, sorry. A miałeś zjeść. Jeśli można, ja chciałbym z tego miejsca serdecznie przeprosić Pawła, bo to było jego drugie śniadanie. Nikt nie wierzył, że trafię. Ja też nie wierzyłem. No tu proszę bardzo. Wojtek, wyniki. I powiem szczerze, że mam cholender z tobą problem. Bo zaraz wyjdzie, że po prostu po znajomości, ustawka. No, ale naprawdę zaświadczam. Strzelał tak jak każdy inny tutaj uczestnik tego programu. Glock. 15 metrów. 61 punktów. Jak na pierwszy raz, a mówisz, że pierwszy raz, tak? Z Glocka się bardzo przyjemnie strzelało. Z kałachem było nieporęcznie i ciężko, ale Glock jest super. No ale zdobyłeś też 56 punktów. Z kałacha. Łącznie z kałacha i z Glocka zdobyłeś 117 punktów, ale jako jedyny do tej pory trafiłeś w jabłko, za które jest 20 punktów ekstra. Czyli? Czyli 137 punktów, czyli jesteś na pierwszym miejscu
Czyli muszę wszystkie teraz wyniki muszę przesuwać na dół. Proszę bardzo. Wojtek, gratulacje. Dziękuję serdecznie.